W czwórce podwójnie kobiet zapowiadają się spore zmiany. Ostatnio do tej czwórki dołączyła młodzieżowa wicemistrzyni Polski w czwórce, mistrzyni Europy w czwórce podwójnej z Krefeld. Dominika Baranowska, bydgoski klub Wioślarek. Jak oceniasz swój występ podczas regat w Szeged? To były mistrzostwa Europy. Zajęłyście tam 9 miejsce w tej osadzie. Myślę, że ten wyścig był dosyć udany. Całe te starty były to nasze pierwsze międzynarodowe też w tej ekipie, więc uważam, że są dosyć udane. Pierwsze takie nasze starcie na zawodach międzynarodowych i uważam, że się dosyć ładnie tam spisałyśmy. Jak trener Przemysław Konecki do Ciebie zadzwonił i powiedział, że będziesz w tej czwórce, to tak uwierzyłaś mu? Czy... Na początku nie miałam tam być. Jechałam bardziej z wizją nauki. W lutym okazało się, że jednak wchodzę do tej czwórki, co dla mnie też było trochę szokiem. No i tak jakoś zostałam tam. Pewnie trenerka Agata Zieleniewska Cię mocno dopingowała i powiedziała: jedź, 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 wykorzystuj tą szansę. Nawet nie musiała dopingować. To było już po prostu oczywiste, żebym jechała. Co dalej z tą czwórką podwójną? Czy jest szansa, że pojedziecie na Mistrzostwa Świata teraz do Kanady? Na Mistrzostwa Świata szykuje się raczej czwórka młodzieżowa, więc wśród seniorek niestety jest nas dosyć mało, więc obawiam się, że nie pojedziemy. Liderką Waszej ekipy jest Marta Biliczko. Można się dużo nauczyć od Marty? Myślę, że od każdej doświadczonej osoby można się bardzo dużo nauczyć. A Marta, nie ukrywajmy, jest bardzo doświadczona. U Was to jest taka osada, takie połączenie żywiołu, ognia i wody, czy jak to można ocenić? No, różnie bywa. Jest zazwyczaj spokojnie, jeżeli jesteśmy już ze sobą cały miesiąc, to już czasami trochę wybucha, ale jest bardzo sympatycznie. W której dziurze się najlepiej czujesz? Zostałam rzucona na czwartą dziurę niemalże od samego początku i po tych paru miesiącach już się po prostu do niej przyzwyczaiłam. Jako noskowa? Tak. A ta fryzura? Miałaś taką efektowną, kolorową fryzurę? Jeszcze trochę coś zostało, to tak na te Mistrzostwa Europy sobie zrobiłaś? Nie, to tak przypadkiem powstało, szczerze mówiąc. Tutaj jesteś podczas regat juniorów Kruszwicy. Jako kto? Jako pomoc trenera. Chodzę z zawodnikami na pomost, przynoszę wiosła, gdzieś tam przynoszę picie, jak potrzebują. To jest jedyny moment, kiedy są w stanie mnie wykorzystać. To jest stąd ten zachrypnięty głos. Tak, dokładnie. A kiedy wsiadasz do łódki, będziesz walczyć o medale mistrzostw? Na Mistrzostwach Polski będę startować, to na pewno. W Mistrzostwach Polski w barwach bydgoskiego klubu Wioślarek. To będzie czwórka, dwójka czy jak? A raczej niestety tylko jedynka. Jedynce? Tak, tylko jedynka. Najprawdopodobniej no, z takiej grupy trenującej jestem sama. Gdzieś tam są dziewczyny, które przychodzą i po prostu trenują, powiedzmy. Czy zatem 11 sierpnia szykuje się medal dla bydgoskiego klubu Wioślarek w jedynce kobiet? Zobaczymy. Niczego nie można być w 100% pewnych, niestety. Nie jest pewna Dominika Baranowska, wioślarka bydgoskiego klubu Wioślarek, reprezentantka Polski w czwórce podwójnej.